My w Polsce nie mamy ochrony kobiet w ciąży, już po ciąży, tak, tych kobiet wracających. Trzeba pamiętać, że w zeszłym roku nastąpiła bardzo duża zmiana w kodeksie pracy, w kontekście rodzicielskiego, i w tym momencie rodzicielski to 41 tygodni. Ale nie byłoby prawa, gdyby nie było ale. Kobiety w momencie, kiedy kontaktują się z pracodawcą pod koniec urlopu, słyszą z góry, że wiesz, bo jest problem. Bo mamy mniej etatów, bo była restrukturyzacja i okazuje się, że brakuje nam awakatu dla kobiety wracającej po ciąży. Dla rodziców, którym nie przysługuje ani aktywnie rodzice w pracy, ani aktywnie w żłobku, będzie przysługiwać stary rodzinny kapitał opiekuńczy, a nowe aktywnie w domu. Jeżeli oboje rodzice są osobami bezrobotnymi, to pozostaje nam tylko i wyłącznie kosiniakowe, to jakby wyczerpuje listę rodziców w ten sposób, że nikt nie zostanie bez żadnego świadczenia. Nowelizacja kodeksu pracy nie zmieniła sytuacji rodziców. Chodzą słuchy, że warto znać swoje prawa. Ja nazywam się Marta Warchu i jestem dziennikarką TVN. Ja nazywam się Marzena Pilasz-Herszyk, jestem prawniczką. Tworzę bloga mamaprawniczka.pl. Dziś porozmawiamy o prawach matek, o tym co dzieje się po ciąży, o tym czego mogą się domagać i od państwa i od pracodawcy, ale nie pominiemy także ojców. Czy prawo chroni kobietę w ciąży w pracy? Od tego powinno się zacząć, od tego każda kobieta powinna zacząć, myśląc o swojej ciąży. W kontekście tego jaką ma umowę, kto jest jej pracodawcą, czy zatrudnia się sama, czy to jest umowa zlecenie, czy to jest umowa o dzieło, jakie rzeczywiście ta ciąża będzie miała impact na jej stosunek pracy. Uprawu chroni bardzo szeroko, ale kobiety, które mają umowy o pracę, kobiety, które są samozatrudnione, czyli to bardzo popularne B2B, umowy zlecenia z pracodawcami, umowy o dzieło to niestety są stosunki pracy, nie do końca tak naprawdę stosunki pracy, bo nie wynikają z kodeksu pracy, a z kodeksu cywilnego i nie mają już ochrony w ciąży. W takim razie, czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Jeśli kobieta ma umowę o pracę? Nie. Co więcej, jeżeli do takiego wypowiedzenia by doszło wcześniej, zanim on się dowiedział o tej ciąży, no bo takie sytuacje też będziemy mieć, ma obowiązek cofnąć to wypowiedzenie. Nawet idąc dalej, jeżeli on wypowiedział umowę, a kobieta w czasie wypowiedzenia zajdzie w ciążę, to też to wypowiedzenie wymaga cofnięcia, albo jeśli ona się o tej ciąży dowiedziała już po rozwiązaniu stosunku pracy, to i tak trzeba nawiązać stosunek pracy na nowo. Więc w przypadku umowy o pracę ta ochrona jest bardzo szeroka. W przypadkach, jeśli to kobieta zrezygnowała z pracy, podpisano porozumienie, to też na szczęście prawo nie zostawia kobiet samych. Tutaj wszystko zależy od momentu, w którym ona podjęła decyzję. Bo jeśli podjęła decyzję w momencie, w którym jeszcze nie wiedziała o ciąży, to może się powołać na tak zwany błąd, i wtedy znowu Pozwalamy jej na ten powrót do pracy, cofnięcie wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, w zależności od tego momentu, w którym ona się zgłosi do pracodawcy. Ale te prawa dotyczą tylko i wyłącznie umowy o pracę. Jasne, tu dopytam, bo zakładam, że żaden pracodawca chętnie nie przywróci kobiety do pracy, bo zaszła w ciąże, i zakładam, że wówczas trzeba ubiegać się o swoje prawa już w sądzie. Na szczęście nie, na szczęście to jednak pracodawcy przywracają, dlatego że to są sprawy tak oczywiste, ten zakaz jest tak oczywisty i zero i nie pozostawia żadnych wątpliwości w przepisach, że pracodawcy wiedzą, że koniec końców nie będą mieli wyjścia, jak przywrócić tę kobietę. Co więcej, w przypadkach, gdyby to szło drogą sądową, będą musieli zapłacić wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Pamiętajmy, że w Polsce, w Warszawie, taka pierwsza instancja trwa około 3 lat, więc znacznie więcej niż ta ciąża i później urlopy, więc nie jest to dla nikogo korzystne przeciąganie tego czasu. Tutaj znakomita większość pracodawców już bez żadnego problemu, jeśli otrzymuje to zaświadczenie o ciąży, to przywraca do pracy. Mnie przez ostatnie 3 lata trafił się jeden przypadek, gdzie rzeczywiście pracodawca stwierdził: OK, idziemy do sądu. Ale to, tak jak mówię, to już jest wyjątkowa sytuacja, kiedy pracodawca. Ugodowo nie załatwia tego i nie przywraca kobiety do pracy. Zakładam, że ten wspomniany pracodawca przegrał w sądzie. Jeszcze nie wiemy. A jeszcze <laughs> tak, batalia się toczy. Bo to jeszcze batalia się toczy tak. Tam już oczywiście dziecko poszło do przedszkola, prawie że ale sprawa jeszcze nie jest zakończona. Zakładam, że tak, że jakby przegra w sądzie, bo tak jak mówię, to, ten zakaz jest zero-jedynkowy, no natomiast są też osoby, które lubią chodzić do sądów. Rozumiem. W takim razie zapytam, co się dzieje po, bo ostatnio mieliśmy do czynienia z przypadkiem, gdzie kobieta powiedziała, że została tuż po ciąży zwolniona z pracy. No i właśnie, czy prawo chroni taką kobietę? Ale musimy rozgraniczyć, czy po ciąży, czy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Bo to mamy też dwie zupełnie różne sytuacje. Jeżeli mówimy po ciąży, w momencie kiedy kobieta rozpoczyna urlopę, to nadal nie ma takiej możliwości. Jeśli nie mamy sytuacji, że pracodawca zamyka firmę, likwiduje, firma upadła i po prostu znika, tak? Więc to nie chodzi tylko jakby o likwidację stanowiska czy działu, tylko rzeczywiście dana firma. Ja zawsze mówię swoim klientom, że to dany NIP musi zostać wykreślony i zniknąć, i to jest jedyny przypadek, w którym będzie mógł zwolnić. No, oczywiście zawsze będą te wyjątki, jeśli chodzi o zwolnienia dyscyplinarne, natomiast z nimi też mamy bardzo rzadko do czynienia, bo nas nie ma wtedy w pracy w okresie najczęściej już końcówki ciąży i po porodzie, więc do tych zwolnień dyscyplinarnych też dochodzi rzadko. Natomiast w innych przypadkach. Po porodzie nie można zwolnić. Co innego już jest po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, gdzie trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta ochrona trwa do końca urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, później jeszcze przez urlop wypoczynkowy, w momencie powrotu do pracy my w Polsce nie mamy ochrony kobiet w ciąży, już po ciąży, tak, tych kobiet wracających. Ochrona, która przysługuje z uwagi na obniżenie wymiaru czasu pracy, świetnie działa w małych firmach. Takich do 20 pracowników, czyli paradoksalnie w tych, których naprawdę przez te dwa niemalże lata mogło dojść do takich zmian, że my nie mamy gdzie kogoś przywrócić po ciąży. Natomiast w dużych firmach, gdzie stanowisk jest dużo, gdzie możliwości jest dużo i pracodawca, co prawda, ma obowiązek dopuścić na to samo stanowisko albo na inne równorzędne, jeśli Faktycznie doszło do likwidacji stanowiska pracy, a on wykaże, że nie ma na ten moment niczego równorzędnego, ma prawo zwolnić i nie ma żadnego środka, którym można by się było ochronić. I tutaj tych zwolnień jest bardzo dużo. Mamy takie okresy, teraz ewidentnie znowu tych zwolnień jest więcej, bo ja widzę to w tendencji konsultacji: że kobiety w momencie, kiedy kontaktują się z pracodawcą pod koniec urlopu, słyszą z góry, że wiesz, bo jest problem bo mamy mniej etatów, bo była restrukturyzacja, więc ewidentnie końcówka roku na pewno będzie cięższa. Zwykle potem początek roku znowu jest trochę lepiej, że więcej kobiet faktycznie wraca i to tak etapami się toczy. Aha, czyli też warto wycyrklować ciąże, żeby nie wracać pod koniec roku na wszelki trochę wypadek. Wiąże się to z takim cyklem zamykania Roku finansowego u pracodawcy, bo wiadomo, że pracodawcom zależy na jak najlepszych wynikach i bardzo często ten koniec roku to jest czas jednak zwalniania, tego ostatniego kwartału. No ale mamy też firmy, które kończą rok finansowy w maju, i tam zawsze jest sytuacja gorsza na wiosnę, bo koniec roku tego kalendarzowego to jest jeszcze taka pełny u nich środek roku i pracy, tak więc trzeba rzeczywiście znać taką specyfikę u siebie w pracy i też obserwować to, kiedy faktycznie. Dochodzi do różnorakich restrukturyzacji, zmian, bo to bardzo często się wiąże nagle z tym, że jest ogłaszana nowa struktura. Wtedy rzeczywiście dość łatwo połączyć jakieś działy, połączyć jakieś kompetencje, zmniejszyć koniec końców liczbę etatów i okazuje się, że brakuje nam ewokatu dla kobiety wracającej po ciąży, po macierzyńskim. To brutalna arytmetyka, ale w tak. takim razie skupmy się na tych bardziej pozytywnych e, sytuacjach. Kobieta wraca po ciąży, po macierzyńskim. Jakie prawa, których do tej pory nie miała, przysługują jej teraz? To są takie prawa to jest kilka takich dodatkowych praw związanych z tym, że są mamami i związanymi z czasem pracy głównie, bo to z jednej strony mamy te zasiłki opiekuńcze na dzieci. A wiadomo, że dzieci chorują, niestety. Więc mamy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni. To jest taki dodat takie dodatkowe L4 oprócz naszego. Rodzice popularnie w ogóle to nazywają L4 na dziecko. No i to trochę tak działa jak L4, bo rzeczywiście lekarz musi zbadać dziecko, musi wystawić zwolnienie na nie, i to jest dodatkowe 60 dni w roku. Mhm. A ale... czy to L4 dla dziecka przysługuje zarówno matce, jak i ojcu? Tak, ale dla obydwojga rodziców. Na wszystkie dzieci, jakie mają. Czyli jeśli mamy piątkę dzieci, to też będziemy mieć w sumie 60 dni w roku razem, tak? Więc może dzieci... 60 wziąć matka i 60 Nie. Po łącznie, 30 wtedy. Tak, okay. łącznie 60 no tak. dni, więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby brać to w dniach roboczych. A nie z weekendami, bo nie jest nam to potrzebne w żaden sposób w weekendy. Moglibyśmy też długo rozmawiać o tym, czy w ogóle w weekendy powinniśmy to brać, czy nie, czy to jest niezgodne z doktryną i tak dalej. Moim zdaniem w ogóle na weekendy nie powinniśmy brać, ale przede wszystkim o to chodzi, że każdy weekend to jest dwa dni stracone z tego limitu 60 dni, więc zawsze zamiast 7 dni w tygodniu warto wykorzystać sobie tylko pięć. No, bo rzeczywiście w skali roku czasami tego potrzeba bardzo dużo. No tak, tylko że są zawody, w których jednak pracuje i matka albo ojciec w weekendy. To w ogóle te, wtedy też troszeczkę inaczej rozliczamy. Jeżeli pracują rodzice jakby zmianowo, czy pracują weekendowo, to oni mają inne dni wolne. I teraz, jakby nas nie obliguje zwolnienie, które dostaniemy od lekarza, bo też trudno, żeby lekarz rozpatrywał to, który z rodziców jaki ma system czasu pracy i jak on teraz to rozpisze. Mhm. Lekarz nam wystawia zwolnienie od DO, on może wystawić od poniedziałku do piątku, on może wystawić na dwa tygodnie, ale to od nas, rodziców, zależy od tego, jak wypełnimy taki magiczny dokument Z15A. Bo w tym dokumencie, poza licznymi tabelkami, po prostu z danymi osobowymi, jest takie jedno bardzo ważne miejsce, takie szersze pole, w którym wpisujemy dni, w których faktycznie sprawowaliśmy opiekę nad dzieckiem. I teraz, jeżeli z tego okresu zwolnienia, który wypisał lekarz, my tam wpiszemy tylko 3 dni albo tylko cztery dni, bo właśnie w jakieś inne mieliśmy wolne dni, po prostu te przysługujące nam z harmonogramu, to z tej puli 60 dni zajdą nam tylko te cztery. Więc tutaj to nie jest tak, że jakby przepadło, bo pracujemy w weekend. To od nas zależy, co my tam wpiszemy. No, wiadomo, to musi się zgadzać z tym, co jest u pracodawcy, bo to zwolnienie też usprawiedliwia naszą nieobecność w pracy. Ale jeśli mamy inne dni wolne, to absolutnie to nie przepadło w kontekście zasiłku. W ostatnich latach doszło też do wielu zmian, jeżeli chodzi o tryb pracy o urlopy macierzyńskie, wychowawcze tacierzyńskie ojcowskie więc teraz o to bym chciała zapytać. Może przede wszystkim kiedy zaczynamy macierzyński? Ile trwa taki urlop? A kiedy przechodzimy w ten już wychowawczy? Macierzyński to jest ten pierwszy urlop, czyli te pierwsze 20 tygodni, które zaczynają się w dniu narodzin dziecka. Nie ma znaczenia, czy to będzie poniedziałek, czy niedziela. Zawsze ten dzień narodzin dziecka jest tym dniem numer jeden. My wtedy w ogóle możemy być na L4, możemy być na wychowawczym na starsze dziecko. Możemy pracować, nie ma to zupełnie znaczenia, to zawsze będzie pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego. Zasada jest taka, że generalnie te pierwsze 20 tygodni przysługują mamie. Tacie może z tego przypaść 6 tygodni, gdyby była taka sytuacja, że mama chce znacząco wcześniej wrócić do pracy, albo przejść na przykład na swój urlop wypoczynkowy. Bogoma powiedzmy bardzo dużo, to może zrezygnować po 14 tygodniach, nie wcześniej, najwcześniej po 14 tygodniach z urlopu macierzyńskiego i sześć przekazać tacie. I te 6 tygodni to jest ten tacierzyński, który my źle nazywamy rodzicielski. Ale tak naprawdę te 6 tygodni nie ma nazwy, a ponieważ nikt nie chciał, żeby to był macierzyński, bo to jest tak naprawdę macierzyński, zebrany mamie dla taty, Panowie się upominali, że ten macierzyński się im nie podoba. To tak sobie zwyczajowo to nazwaliśmy tacierzyńskim, chociaż w przepisach tego nikt nie poprawił. Oczywiście, nadal mamy jedną definicję urlopu macierzyńskiego. A po macierzyńskim mamy rodzicielski, czyli ten urlop, który do niedawna dopełniał nam do roku. Stąd popularnie się mówiło o tym, że macierzyński ma rok, bo było 20 tygodni macierzyńskiego i 32 tygodni rodzicielskiego. Ale znowu trzeba pamiętać, że w zeszłym roku nastąpiła bardzo duża zmiana w kodeksie pracy, w kontekście rodzicielskiego, i w tym momencie rodzicielski to 41 tygodni. Ale, nie byłoby prawa, gdyby nie było ale, jeden rodzic nie może wykorzystać wciąż więcej niż 32, więc te 9 będzie dla drugiego rodzica. I to nie jest prawdą, że to jest 9 dla taty. Do zeszłego roku tylko 1% ojców korzystało z urlopu rodzicielskiego: 99% to były mamy. Więc rzeczywiście, jakby tak na logikę biorąc, jeżeli 32 wykorzystuje mama, a 9 musi zostać dla drugiego rodzica, no to te 9 przypadło tym 99% ojców, które nie korzystało nigdy z rodzicielskiego. Ale jeżeli jest taka sytuacja, że przychodzi mężczyzna i to on z jakichś powodów będzie korzystał z rodzicielskiego, to nie ma żadnego problemu, żeby to on wykorzystał 32, a 9 zostało dla mamy. No bo są czasami przypadki, tak. gdzie jest jeden rodzic. Dokładnie. Nie ma też problemu, żeby te 41 tygodni podzielić po prostu na pół. Za każdym razem 9 zostawiamy dla drugiego rodzica. Mhm. Natomiast jak się nim rodzice podzielą, to już jest w pełni, w pełni elastyczne. Co akurat dużo korzystniejsze w nowych przepisach? W poprzedniej wersji było naprawdę bardzo dużo takich różnych szczegółów, że było trzeba wykorzystać określoną ilość tygodni po macierzyńskim, że nie można było zostawić sobie po przerwie więcej niż 16 tygodni, że określona część musiała mieć ileś tygodni. Teraz mhm. na szczęście tego nie mamy. Mamy jedną zasadę, że te 41 tygodni w sumie możemy podzielić na pięć części i jak sobie to rodzice podzielą, w jakim terminie mają koniec uprawnienia, który przypada na koniec roku kalendarzowego, które, kiedy ich dziecko kończy szósty rok życia i mogą sobie to dzielić dowolnie. Więc nie mamy już takich warunków, które mogłyby powodować przez przypadek przepadnięcia tego urlopu, bo ktoś nie doczytał, że po punkcie A jest jeszcze punkt B i tak dalej i tak dalej i że tam jest jeszcze jakiś kolejny wyjątek od reguły to na pewno zostało uproszczone. I to jest rozumiem, w to się wpisuje ten urlop wychowawczy i ojcowski też. Czy to są już ojcowski jeszcze? Ojcowski i wychowawczy to jest jeszcze coś zupełnie innego. Tak, to są zupełnie kolejne, odrębne urlopy, bo ojcowski jest urlopem dla taty. To jest taki urlop dwutygodniowy przysługujący każdemu tacie znowu na umowie o pracę z którego tata może teraz korzystać do pierwszego roku życia dziecka i zachowuje prawo do 100% swojego wynagrodzenia, czy podstawy swojego wymiaru zasiłku. Bo to tak naprawdę jest też wypłacany zasiłek, a wcale nie wynagrodzenie i wyliczane jak L4, ale wypłacane w wysokości 100%. Więc do roku życia dziecka tata w każdej chwili może złożyć wniosek o, o te dwa tygodnie albo w całości, albo sobie podzielić dwa razy po jednym tygodniu. Innej opcji na, na dzielenie tutaj nie ma. A wychowawczy to jest taki długi urlop, bo trwa aż 3 lata dla dwójki rodziców. Natomiast on najczęściej, bo też nie musi koniecznie wystąpić po rodzicielskim, bo też jeden rodzic może być na rodzicielskim, a drugi może być na wychowawczym. Tutaj też jakby nie ma przeciwwskazań. Natomiast to, co jest najważniejszą cechą urlopu wychowawczego, to to, że jest to urlop bezpłatny. No i tutaj jakby nie da się tego przeskoczyć, tutaj już ani pracodawca, nic nie wypłaca, nie ma żadnego zasiłku za okres urlopu wychowawczego, więc rzeczywiście w przypadkach takiej konieczności sprawowania dłuższej opieki on nam pozostaje, natomiast będzie urlopem już bezpłatnym. Co się dzieje w przypadku, jeżeli rodzice, mama, tata mają pół tatu, ćwierć tatu? To nie stanowi problemu w kontekście samego wykorzystywania tych uprawnień, bo nadal można z nich korzystać. Będzie się to wiązało z proporcjonalnie niższymi zasiłkami, bo Zasiłek zawsze liczymy z, maksymalnie z okresu 12 miesięcy naszej pracy, ostatnich 12 miesięcy, więc nie możemy się gdzieś tam cofać wstecz, nie wiadomo ile. Więc jeżeli, I zawsze bierzemy pod uwagę tylko obecnego pracodawcę. Więc jeżeli w tej chwili mamy mniejszy wymiar etatu, to też się wiąże zwykle z mniejszym wynagrodzeniem. O ile zasiłek jeszcze L4 w czasie ciąży to jest 100%, a później macierzyński to jest, i rodzicielski to jest średnio 81,5 w skali roku. No to jeszcze on, liczony od pół etatu i z wynagrodzenia z pół etatu, będzie na pewno niższy niż, niż wynagrodzenie. Natomiast sam fakt, że to jest część etatu, nie jest żadnym problemem dla pobierania zasiłku. Mhm. A co przysługuje, jeżeli i mama i tata to osoby bezrobotne? Jeżeli oboje rodzice są osobami bezrobotnymi, to pozostaje nam tylko i wyłącznie Kosiniakowe. Czyli tak zwane świadczenie rodzicielskie, i to jest od paru lat kwota w wysokości 1000 złotych wypłacana przez rok. I w takim przypadku to jest jedyne z takich świadczeń, które zastępują nam jakby zasiłki, ale trochę inna sytuacja będzie, kiedy to mama nie ma pracy, czyli jest osobą nieubezpieczoną, ale tutaj też będą wszystkie mamy, które mają umowę o dzieło, zlecenia bez ubezpieczenia chorobowego, działalności gospodarcze bez ubezpieczenia chorobowego. A tata jednak pracuje, bo znowu mamą wtedy zostaje kościeniakowe. Nie jesteśmy w stanie pobierać zasiłku macierzyńskiego. I, wynosi? I znowu wynosi ten 1000 zł. Natomiast tata po zmianie przepisów w zeszłym roku, pomimo braku ubezpieczenia mamy, będzie miał prawo do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. Czyli nie tak jak było do zeszłego roku, że tata wtedy nie może z niczego korzystać. Nie tylko 9 tygodni, bo tak błędnie często myślimy, że tylko 9 przysługuje tacie. Tylko jeśli mama nie może korzystać z rodzicielskiego, to tata może z 32 tygodni. Jasne, przejdę do jednak pracujących rodziców i zapytam, jak to jest z tą pracą zdalną, bo rozumiem, że tutaj horyzonty nam się mocno poszerzyły, jak z pracy zdalnej może skorzystać mama, a jak tata, i czy to zależy od naszej umowy z pracodawcą. Tak, ale ja mam wątpliwości do tego, czy horyzonty nam się poszerzyły, bo mimo wszystko moje doświadczenie wskazuje. Że to, co zmieniła ustawa, to, co zmieniła nowelizacja Kodeksu Pracy, to ona uprzątnęła to, co sami sobie wypracowaliśmy na rynku pracy w okresie pandemii. Czyli była partyzantka. Tak, a później wsadzono, to obwarowano w ramę przepisów, wniosków, regulaminów itd. I to się zmieniło. I jeżeli mamy firmę, gdzie ta praca zdalna. Pojawiła się w okresie pandemii, czy nawet wcześniej, tak? bo było wiele firm, gdzie już wcześniej funkcjonował Home Office i miał się fantastycznie, i pracodawcy nadal chcą to mieć, to rzeczywiście po prostu to uporządkowano i nic się nie zmieniło. Natomiast jeżeli mamy firmy, które zostały zmuszone w zasadzie do tej pracy zdalnej, bo takie było polecenie rządu, tak? no firmy miały przejść na pracę zdalną i nie było wyjścia, i tylko czekały, kiedy te zarządzenia przestaną obowiązywać i kiedy wrócimy do biur, to niestety ta nowelizacja Kodeksu Pracy nie zmieniła sytuacji rodziców. Dlaczego? Bo głośno zapowiada na zmianę, że teraz to rodzice będą mogli zdecydować, rodzice dzieci do czwartego roku życia, czy chcą pracować z domu, czy chcą pracować z biura. Rzeczywiście, wprowadziła przepis o tym, że tam jest cała grupa osób, bo to są rodzice dzieci do czwartego roku życia, to są kobiety w ciąży, to są opiekunowie osób z niepełnosprawnością. Nie? Mają prawo złożyć wniosek o pracę zdalną i teoretycznie taki wniosek wiąże pracodawca. Ale tutaj dodano ale, chyba że rodzaj pracy albo organizacja pracy na to nie pozwala. I o ile co do rodzaju pracy, co prawda nie zrobiono katalogu zamkniętego, ale dość łatwo nam sobie wyobrazić, że. Trudno wyobrazić sobie stomatologa, który nam leczy zęby zdalnie, bo jeszcze takich urządzeń nie mamy. Trudno wyobrazić sobie strażaka, który gasi pożar zdalnie. O tyle w organizacji pracy, no możemy wsadzić wszystko. Tak naprawdę, wielu pracodawców twierdzi, że tak, mieliśmy w pracę zdalną w okresie pandemii, ale ja uważam, że to jest nieefektywne. Ja uważam, że u mnie organizacja w firmie jest taka, że ja się widzę codziennie z pracownikami, że ja mam codzienny kontakt z pracownikami i nie wyobrażam sobie, żeby pracowników nie było. I tu nie ma za bardzo czym, z czym dyskutować. Tu nie ma też instytucji do odwoływania się. E, Inspekcja pracy też nie wypowiada się za bardzo w takich indywidualnych rozstrzygnięciach. Czy ta organizacja to już rzeczywiście taka, gdzie można odmówić tej pracy zdalnej, czy nie? Nie mamy też wyroków sądów, no bo to są jednak osoby, które chcą pracować, nie chcą skarżyć pracodawców, więc tak naprawdę na ten moment w praktyce tak to wygląda. Jeśli pracodawca nie chce pracownikowi pozwolić na pracę zdalną, a nie ma też takiego regulaminu, z którego jasno wynika, że ta praca zdalna się komuś należy, bo wszyscy mają i mamy sytuację, że on tylko odmawia jednej mamie wracającej z macierzyńskiego, i możemy mu zarzucić dyskryminację. I to, że on po prostu był uprzedzony do kobiety, która właśnie ma dziecko, albo do taty, który sobie wziął rodzicielski, na przykład na te dziewięć tygodni, i teraz wraca. Więc jeśli nie ma takich sytuacji, no to tak jak powiedziałam w tą organizację można wrzucić tak dużo, że i tak, jeśli ten pracodawca chce odmówić, to on odmówi tej pracy zdalnej. Okej, okay, czyli tak naprawdę wszystko zależy od pracodawcy, co tak. więcej jednego pracodawcę można podzielić na różne kategorie, mhm. na przykład, że tutaj y, kierowczyni tramwaju będzie musiała przyjść do pracy, ale księgowa w ramach tej samej Dokładnie. firmy nie będzie musiała ja przyjść do biura. Zachęcam, żeby w ogóle Zapoznać się z regulaminem pracy zdalnej. Taki regulamin w każdej firmie powinien być. No, jeśli nie ma, to powinny być indywidualne uzgodnienia w umowach o pracę, ale zwłaszcza w dużych firmach, też pracodawca nie, nie chce nagle 300 indywidualnych uzgodnień robić, więc zwłaszcza w dużych firmach te regulaminy pojawiły się faktycznie w zeszłym roku i, i z tym nie ma jakiegoś problemu, bo tak, będzie dużo firm, gdzie ta praca zdalna została przydzielona działami, że w tym dziale ją wprowadzamy. W tym dziale wprowadzamy hybrydową, i na przykład ten dział może trzy dni pracować z domu, ale dwa dni musi być w biurze, ale ten dział musi być zawsze w biurze. I nie należy się temu trzeciemu działowi żadna rekompensata. Dokładnie, nie, nie, nie. Mimo, Absolutnie, że dojeżdża, płaci za dojazd, płaci za bilet, płaci za benzynę, a druga osoba nie. z innego działu nie. Nie. Okay. nie. Mamy jeszcze oprócz pracy zdalnej coś takiego jak okazjonalna praca zdalna. To są 24 dni w roku i to są takie dni przewidziane przez ustawodawcę de facto dla wszystkich. Że tutaj pracodawca nie ma jak wprowadzić obostrzeń, m, dlaczego miałby tego odmówić. On ma obowiązek w ciągu roku tych 24 dni udzielić. Ja, czyli nie może non stop odmawiać nie udzielać dwóch dni, nie udzielę ci dwóch dni, na przykład nie udzielać ci dwóch dni, bo to zaplanowano na takie wypadki. Jakieś nagłe, tak? Bo dzisiaj zepsuł mi się samochód i nie dojadę, tak? Bo... Czyli chociaż bym była tą właśnie wspomnianą strażaczką mhm. i będę potrzebowała tej pracy zdalnej, to z tej puli 24 z puli mogę Z tej puli 24, tak, tam nie ma w ogóle takich wyłączeń, kto z tego nie może skorzystać. I też znowu. I duże... nawet nie musimy wykazać, że no może dzisiaj nie ugaszę pożaru, ale za to zrobię robotę papierkową. Nie, n nie ma takich y, obowiązków, co wtedy trzeba wykazać. No wiadomo, trzeba pracować, bo to też nie jest dzień wolny. Pod pracę w dużych firmach najczęściej w tych w firmach, które mają regulaminy. Jest to czasami też unormowane, że na przykład z góry się wprowadza, że każdy pracownik dwa dni w miesiącu, może w ogóle bez żadnego tłumaczenia, po prostu odhacza w systemie, że ma dwa dni pracy zdalnej, właśnie z tej puli 26 dni i jakby sprawa załatwiona. No ale są firmy, dzisiaj nawet rano miałam konsultację z taką panią, która mówi, że u nich faktycznie z tej puli, tej okazjonalnej pracy zdalnej, każdy ma prawo wziąć, wziąć tą pracę zdalną, ale trzeba za każdym razem przyjść do dyrektora. To każdym razem wysłuchać, że przecież praca zdalna jest mniej efektywna i co ty będziesz robiła na tej pracy zdalnej, jeśli ci jutro w tym biurze nie będzie i jakie to jest bez sensu, po czym udziela tej pracy zdalnej, bo nie ma wyjścia, tak? Więc tutaj znowu, co pracodawca, to jego obyczaje i jego podejście. Natomiast rzeczywiście to jest taka pula tej okazjonalnej pracy zdalnej, taka obowiązkowa. Stała praca zdalna przez dłuższy okres czasu wymaga zawsze uzgodnienia z pracodawcą, no i możemy się niestety spotkać z odmową. No tak, ale i tutaj mowa o wszystkich pracownikach, nie tylko tych. Dokładnie tak. Dobrze, to wracając właśnie do, tutaj już do matek, zapytam o przerwy na karmienie piersią. Czy takie przysługują i właśnie jak to ma być zorganizowane? Czy może matka wyskoczyć z pracy do domu, czy gdzieś w okolice? Czy na przykład dziecko może nakarmić w miejscu pracy? Rozwiązania są różne. Nie ma jednego dobrego, to może wiązać się z tym, że mama zadecyduje o łączeniu tych przerw i przyjściu później do pracy, może wyjdzie wcześniej z pracy, może będzie chciała wyjść z pracy w ciągu dnia i nakarmić gdzieś dziecko, pójść do dziecka, może będzie chciała odciągnąć pokarm, to też wciąż jest karmienie piersią, bo KPI ciągle uważamy za karmienie piersią i to też będzie w porządku. A może będzie chciała nakarmić dziecko w pracy, chociaż z tym ostatnim jest największy w praktyce problem. Bo zawsze się pojawia pytanie, gdzie. Są firmy, gdzie są pokoje dla matek z dziećmi, gdzie rzeczywiście takie miejsce jest zapewnione. Bo to jest ten sam problem, co przy odciąganiu pokarmu. No najgorszym miejscem jest toaleta jednak na odciąganie pokarmu, już nie daj Boże, na karmienie własnego dziecka. Więc z tym, zawsze z tym karmieniem w pracy bywają problemy. Bo takie obowiązkowe miejsce, na przykład do leżenia, w ogóle do położenia się dla kobiety z dzieckiem, jest, y, powinno być w firmach od 300 pracownic. Więc to też nie wszystkie firmy w ogóle jakby w te obowiązki Ale gdzie to też działa na niekorzyść trochę kobiet, bo wtedy pracodawcy bardziej się opłaca zatrudnić. 200 mężczyzn albo 150. Trochę tak. No, pytanie: jakie to są stanowiska, jaki to jest rodzaj pracy i czy rzeczywiście jest to branża mniej czy bardziej sfeminizowana, jednak. Natomiast no, szczerze mówiąc, te miejsca takie zaplanowane, są bardzo często w fabrykach, tak? Rzeczywiście są takie miejsca, gdzie oprócz pokoi socjalnych są takie miejsca też e, zaplanowane dla, dla matek, bo tak ustawowo jest. W firmach bardziej świadomych, które chcą wyjść naprzeciw rodzicom, chcą wyjść naprzeciw prawom kobiet w, cią w ciąży też, ale też właśnie mam później wracających. Takie gdzieś pomieszczenia też się planuje, ale jest gro film, gdzie teoretycznie po prostu takie pokoje socjalne a kuchnia są zaplanowane, a wiadomo jak tam jest, czasami ruch jak na Marszałkowskiej, bo ten kawę, ten obiad, ten wodę i tak dalej, więc to też nie są najszczęśliwsze no miejsca. Każdym nie każdy chce taką intymną tak. sytuację przeżywać przy współpracownikach. Tak. Tak. Więc najczęściej mamy jednak chcą łączyć te przerwy. I albo przychodzić później, albo wychodzić wcześniej. To a to jest, jest jakiś umówiony czas? Typu pół godziny dziennie, 15? Tak, to W zależności od wymiaru naszego etatu, do 4 godzin nie mamy w ogóle przerw. Od 4 godzin mamy jedną 30-minutową przerwę, a od 6 godzin mamy dwie 30-minutowe przerwy. Okej. Okay. Tak jest przy jednym dziecku. Jeśli karmimy dwoje czy więcej dzieci, to mamy te przerwy się wtedy zmieniają na 45 minut. Yes. Więc możemy je połączyć, nie ma problemu i. Wtedy właśnie w taki sposób z nich korzystać. A jak wygląda sprawa nadgodzin? No, jeśli deklarujemy przerwę na karmienie, to nie mamy nadgodzin, bo my deklarujemy nie tyle, że pracujemy godzinę mniej etatu, że mamy zmniejszony wymiar czasu pracy, ale że my musimy wcześniej dotrzeć do domu, żeby nakarmić dziecko. Albo musimy mieć przerwę w ciągu dnia, żeby nakarmić dziecko. Więc nie możemy Deklarować, że musimy wyjść o 15, bo nasze dziecko standardowo o 16 jest karmione piersią, ale jednocześnie jak są nadgodziny, to jest okej, okay, ja mogę pracować do 17. Więc to jest coś, czego często brakuje w logice osób, które bardzo długo korzystają z przerwy i nie przyznają się do tego, że już nie karmią i bardzo często na takich rzeczach wpadają, jedąc na wyjazdy integracyjne, idąc na spotkania popołudniowe. Czy chwaląc się tym, że mam przerwę na karmienie i na przykład mam czas na akurat o tej 15 kurs jeszcze językowe. Więc to są złe rozwiązania i tak nie robimy, bo ta przerwa na karmienie wiąże się z tym, że my musimy wrócić do tego domu wcześniej, żeby nakarmić dziecko? Taki ma cel. Czy właśnie w przypadku odciągania mleka bywają też mamy, które no nie mają nie tworzą własnego pokarmu, czy Ojciec też może wykorzystać te przerwy na karmienie? Nie, to jest jakby bezpośrednio związane z karmieniem piersią i to przysługuje tylko kobietom. Jasne. A w takim razie do którego roku życia możemy mieć? Nie takie ma górnej przerwy? granicy. I to jest A. ten powód, przez które z tym uprawnieniem mamy problemy i dlaczego pracodawcy nie lubią tego uprawnienia. To uprawnienie jest nadużywane to nie jest tajemnica, bo jeżeli Średnio sześciomiesięczne dzieci przestają być karmione wyłącznie piersią, a roczne dzieci nie są karmione, jakby w skali badań, większościowo piersią. A znakomita większość kobiet korzysta z przerwy na karmienie, to coś tu się nie zgadza. I myślę, że gdyby w przepisach wprowadzić górną granicę, jakąś taką logiczną. Ja nie mówię, że jak dziecko kończy rok, mama wraca do pracy, to po miesiącu już ma, musi rezygnować. Ale rzeczywiście ta granica, kiedy dziecko idzie już na przykład do przedszkola. Gdzie mamy też bardzo często zgłaszają, że nawet gdyby chciały wychodzić w ciągu dnia i nakarmić dziecko w żłobku czy w przedszkolu, to te placówki stają oporem, tak? Że placówki nie chcą do tego dopuszczać i one tak czy owak nie mają już takiej możliwości, żeby później karmić. Więc tak racjonalnie wydaje się, że ten etap pójścia dziecka do placówki, jest takim etapem, kiedy znakomita większość mam przestaje karmić. I na pewno dałoby się wypośrodkować jakąś granicę do której mogłoby to uprawnienie przysługiwać, gdzie pracodawca też miałby świadomość, że dziecko kończy tyle i tyle, więc ta mama wraca na pełny etat. A niestety mamy bardzo dużo mam, dzieci naprawdę dużych, które formalnie wciąż karmią piersią, bo dopóki mama nie przyjdzie i nie powie, chciałam powiedzieć, że nie karmię już piersią, to pracodawca tak naprawdę nawet nie ma prawa jej zapytać, słuchaj, czy ty jeszcze karmiesz piersią? Bo to tak naprawdę już można by go tu o mobbing posądzić, a może o dyskryminację. Więc i tu naprawdę nie są pojedyncze przypadki, kiedy ktoś w kadrach znajduje, że tu ma ktoś siedmioletnie dziecko, a tu ośmioletnie, a nikt tych wniosków nie wycofał, nikt nie poprawił tego, że ja już nie karmię. Stąd też się wzięły te nieszczęsne zaświadczenia o karmieniu piersią, które są zupełnie bez sensu. Jakby na samym początku tego pomysłu, bo Kobieta idzie do lekarza i też mu oświadcza to samo, co pracodawcy. Nie ma badania, które sprawdzi, czy kobieta jest w okresie laktacji i czy ona, mając tą laktację, przyjdzie do domu i nakarmi dziecko. Przecież ona może przyjść do domu i w ogóle nie karmić dziecka, pomimo tego, że ma laktację. Więc tak samo jak oświadcza lekarzowi, oświadcza pracodawcy. Więc pracodawcy tak trochę utrudniają i myślą, że skoro wpiszą w regulaminie, że co dwa miesiące trzeba przynosić zaświadczenie, to tym kobietom się nie będzie chciało i nie będą przynosić tych zaświadczeń. Ale z drugiej strony to się niestety odbija rykoszetem na osobach, które chcą karmić, ale mają już na przykład na tyle świadomego lekarza, który wie, że nie istnieje w przepisach zaświadczenia o karmieniu piersią, i w zasadzie dlaczego on nie ma wystawiać? No nie ma podstaw do tego, żeby wystawić. On może wystawić zaświadczenie, czy dziecko jest zdrowe, to co widzi, tak to co jest w stanie zbadać, ale on nie ma pojęcia, co ta mama robi w domu. Więc jeszcze pediatrzy, ja bym powiedziała, są takimi osobami, które rzeczywiście mogą wiedzieć, bo nas o to pytają, a jak dziecko jest karmione, a co wczoraj zjadło, no bo też w różnych aspektach zdrowotnych będą to wiedzieć. No ale jeśli ja idę do internisty, którego mogę sobie zmienić w każdej chwili i mogę co tydzień iść do kogoś innego i przyjdę dzień dobry, bo ja chciałam powiedzieć, że karmię piersią mojego trzylatka, a zaraz powiem mojego czterolatka i ja poproszę o zaświadczenie, więc jak on mi je wypisze, to ja mogę je dać pracodawcy i powiedzieć, że karmię i należy mi się. Jasne, rozumiem. Przejdę do zasiłków, które przysługują rodzicom. 800 plus, rozumiem, należy się każdemu bez ograniczeń. Tak, na od dzień. jakiegoś czasu nie mamy żadnych tutaj. Kryteriów formalnych czy dochodowych. Po prostu na każde dziecko w danej rodzinie przysługuje 800 zł. Ale mamy też drugie świadczenie, aktywny rodzic, inaczej zwane babciowe, i to już jest obwarowane pewnymi regułami świadczenie pieniężne. Tak, to jest już obwarowane wieloma regułami, bo pod pojęciem aktywny rodzic kryją się tak naprawdę trzy zupełnie różne świadczenia. Pierwsze to jest, będzie podobna nazwa, ale aktywni rodzice w pracy, czyli to jest to, co Znowu popularnie nazywamy babciowem, bo nie ma takiego świadczenia babciowe jest właśnie to aktywni rodzice w pracy. I to jest świadczenie, które zapowiadano jako świadczenie dla rodziców, którzy pracują, a chcą zatrudnić babcie do opieki nad dzieckiem. Trochę zostało po drodze zmodyfikowane nadal zostajemy przy rodzicach pracujących dziecko rzeczywiście zostaje w domu czyli nie ma tej opieki instytucjonalnej. Ale państwo na tym etapie, na dzień dzisiejszy nie wnika w to, kto się tym dzieckiem zajmuje. Czy to będzie ciocia, czy to będzie wujek, czy to będzie niania, czy to będzie babcia, dziadek. Nie ma tutaj absolutnie żadnego ograniczenia. No takie było założenie, żeby tak. nawet jeżeli to babcia, żeby babci jakąś tam pensję tak. zapłacić. Założenie też tylko było takie, że będzie umowa, co nam trochę też zredukuje czarny rynek niań. Tej umowy w tej chwili nie ma. Czyli nie jest weryfikowane w ogóle to, czy ktoś jest zatrudniony, czy nie zatrudniony. I dużo osób o to pyta, czy ja muszę podpisywać umowę z nianią, żeby korzystać z aktywniej rodzice w pracy, bo my pracujemy, spełniamy kryteria formalne, spełniamy kryteria dochodowe, bo tutaj rzeczywiście też są jeszcze kryteria dochodowe. No ale czy ja tej niani muszę oficjalnie płacić? No, z perspektywy tego świadczenia umowy nie trzeba mieć. Ale płacenie niani bez umowy jest wciąż nielegalne. W tym kraju. Ale są jakieś takie nianiowe specjalne umowy? Są nianiowe specjalne umowy, to są umowy zlecenia, one funkcjonują jak umowy zlecenia, które dla nian są też o tyle korzystne, że jeśli taka niania zachoruje, może mieć L4 wypłacone. Jeśli taka niania w ciąży zajdzie, może mieć macierzyński i rodzicielski, więc z tej perspektywy te umowy dla nian też są korzystne. Natomiast one się wiążą z kosztami, bo z jednej strony są składki ZUS. I one od państwa mają dotowane połowę minimalnego wynagrodzenia. Czyli na przykład, jak popatrzymy na duże miasto, to dość mało jak na pensje Niani, bo czyli wciąż część składek zostanie po stronie rodziców. No i też rodzic musi odprowadzać składkę na zaliczkę na podatek dochodowy. Co też rodzi po stronie rodziców sporo formalności? I przyznam szczerze, że czasami mam wrażenie, że to nie te koszty dodatkowe, które ewentualnie tej niani trzeba doliczyć albo się z nią umówić, że tyle no będziemy musieli jej potrącić, jeżeli ta umowa jest, jeśli my ją mamy rzeczywiście oskładkować, opodatkować. Natomiast te formalności myślę, że bardzo często przerażają rodziców, bo jeszcze kwestie umowy, ściągniemy z internetu, kogoś poprosimy, zgłosimy się do prawnika, będziemy ją mieć, ale co miesiąc wysyłać do ZUS-u już sprawozdanie ZUS-DRA, to już nie jest taka prosta sprawa, tak? Więc ja osobiście trochę liczę, że rzeczywiście ta kwestia będzie uproszczona, trwają prace nad tym, żeby ta umowa dla niań stała się taką umową online, żeby był taki formularz rządowy, który się będzie wypełniać, który będzie połączony z systemem ZUS i który po prostu będzie działał sam i będzie zautomatyzowany. I trochę liczymy na to, że to rzeczywiście wtedy przynajmniej uprości na tyle procedury, że one przestaną być barierą podpisywania tej umowy. Natomiast rzeczywiście na ten moment niestety znakomita ilość niań pracuje płatnie, ale bez umów. W przypadku... Co ma swoje plusy i minusy, tak, rzecz w jasna. przypadku dziadków podpisanie umowy miało mieć też taki plus, że dzięki temu dziadkowie będą, mieć, będą mogli mieć waloryzowane emerytury. Że każdy rok takiej umowy, kiedy zajmują się dzieckiem i rzeczywiście tę umowę mają, Wpłynie jednak na ich emeryturę. No biorąc pod uwagę emerytury, jakie mamy, to naprawdę jest duża różnica. No ale znowu, kiedy rodzice się dowiedzieli, że to będzie związane z umową, od której będzie trzeba zapłacić część ZUS-u i jeszcze liczkę na podatek dochodowy, no to nagle przestało być to jakoś bardzo korzystne w ich oczach i wcale tych umów dla babci na razie dużo nie powstaje. A to musi być babcia, czy może być prababcia? Może być ktokolwiek, okay, może być babcia, jasne. prababcia, tak jak mówię, trzecia sąsiadka, to może być ktokolwiek. Okej, okay, Natomiast... ale w takim razie, jak wyglądają te opcje, w których jest mniej tych formalności? Natomiast rzeczywiście, jeżeli dziecko zostaje w domu, nie ma opieki instytucjonalnej, oboje rodzice pracują, osiągają dochód przynajmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego łącznie, a każdy nie mniej niż połowę minimalnego e, krajowego mogą skorzystać z tego świadczenia tak zwanego babciowego, czyli aktywni rodzice w pracy i pobrać 1500 zł miesięcznie do trzeciego roku życia dziecka, od pierwszego do trzeciego roku życia dziecka, czyli od urodzenia i przez te dwa lata tę kwotę będą otrzymywać i sami decydują, jak tę opiekę zorganizują. Tutaj też jakby nikt tego znowu później nie weryfikuje, czy my mamy tą unianie, czy to jest jednak babcia, czy to jest ktoś inny. Ale już jeżeli jest taka sytuacja, że w którymś momencie dziecko pójdzie do żłobka, to automatycznie aktywni rodzice w pracy staje się niemożliwe. Nawet jeśli oboje rodzice pracują. Dziecko uczęszczające do żłobka, do klubu dziecięcego albo będące pod opieką opiekuna dziennego, ale to też jest taka opieka instytucjonalna przewidziana w ustawie dotyczącej opieki nad dziećmi do lat trzech. Takie dzieci są kwalifikowane automatycznie do programu aktywnie w żłobku. Mhm. Więc rodzicom tych dzieci nie będzie przysługiwać aktywnie w pracy, nie ma tutaj żadnej możliwości obejścia tego. Rodzicom na te dzieci będzie przysługiwać aktywnie w żłobku, i ta kwota jest bezpośrednio wypłacana do żłobka, i jest to wtedy kwota maksymalna. Czyli jeżeli żłobek będzie kosztował 700 zł, to żłobek będzie dostawał 700. Jeżeli będzie kosztował 2000 zł, to też będzie dostawał 1500, a rodzice będą musieli pokryć. 500 zł różnicy. Czyli jak 700 idzie do żłobka od Państwa, to wcale te 800 zł, co pozostaje, nie trafia nie, do rodziców. Nie, trafia do rodziców. Ale czasami rodzice wybierają jeden, dwa dni w tygodniu żłobka. I też mimo wszystko wtedy to już jest ten, ta opcja żłobkowa. Tak, to też jest ta opcja żłobkowa. To też trochę wiąże się z tym, że z jednej strony mamy bardzo duże braki miejsc w żłobkach. W żłobkach publicznych nie ma takich opcji, że my blokujemy miejsce na dwa dni. No tam jednak jest kwestia tego, tej umowy i albo się decydujemy na żłobek, albo na nie. Więc też w jakiś sposób trzeba podjąć tę decyzję świadomie, że jeśli już to będzie żłobek, no to decydujemy się na niego teoretycznie na cały etat, bo nawet jeśli tego dziecka nie ma, bo my trzy dni pracujemy z domu i chcemy mieć to dziecko w domu, to żłobek nie przyjmie już kolejnego dziecka. Mhm. To jest jednak już miejsce, które przypada dla naszego dziecka. Są też jakieś koszty stałe które ten żłobek i tak ponosi, więc już te kwoty w żaden sposób się nie zmieniają i wpływają do żłobka. Jasne. I rozumiem, to jest koniec jakby opcji tego. Nie. Jeszcze jest trzecia. Jeszcze jest trzecia, aktywnie w domu. Do niedawna mieliśmy rodzinny kapitał opiekuńczy i tak naprawdę to rodzinny kapitał opiekuńczy zmienił nazwę na aktywnie w domu, ale dodatkowo dużym plusem jest tego, że ono przysługuje od pierwszego dziecka. I dla rodziców, którym nie przysługuje ani aktywnie rodzice w pracy, ani aktywnie w żłobku, będzie przysługiwać stary rodzinny kapitał opiekuńczy, a nowe aktywnie w domu. To jakby wyczerpuje listę rodziców w ten sposób, że nikt nie zostanie bez żadnego świadczenia, bo mogą być rodzice, którzy nie pracują albo gdzieś, czy formalnie, czy dochodowo, po prostu nie spełniają tych kryteriów. Ich dziecko nie chodzi do żłobka, czyli ani jedno, ani drugie świadczenie, więc oni w tym momencie zostają na tym świadczeniu dotychczasowego rodzinnego kapitału opiekuńczego, 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Mhm. I rozumiem, inna jest sytuacja w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami? W przypadku tych dwóch pierwszych świadczeń, mhm. w aktywnie w domu nic się nie zmienia. W przypadku tych dwóch pierwszych, zamiast kwoty 1500, mamy kwotę 1900. Tylko tu znowu mamy duże ale. Generalnie, jak pojawiła się informacja, że dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności bardzo wielu rodziców się ucieszyło, no bo to jest jednak przy dziecku z orzeczeniem, każda kwota robi różnicę. Dopiero czytując w szczegółach ustawę, wiadomo, że to chodzi o tych rodziców, którzy mają prawo też doświadczenia pielęgnacyjnego czyli trzeba mieć ten magiczny punkt 7 i 8. Jeżeli mamy orzeczenie o niepełnosprawności bez tego punktu siódmego, który jest największym problemem w tym kraju do uzyskania, i automatycznie nie będziemy wtedy mieć tego świadczenia pielęgnacyjnego, to te kwoty nie zmieniają się. Co uważam za dużą niesprawiedliwość, bo jeżeli nie możemy już korzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego, a nasze dziecko chodzi do żłobka i do przedszkola, to i tak rodzic, biorąc pod uwagę takie orzeczenie, w jakimś stopniu ponosi znacznie większe koszty. Niż przy dziecku zdrowym, bo to są terapie, to są leki, to jest dodatkowe zaopatrzenie, to są dodatkowi specjaliści, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem osobiście, dlaczego tutaj nie włączono po prostu wszystkich orzeczeń o niepełnosprawności i wszystkich dzieci równo już z orzeczeniami o niepełnosprawności, a nie tylko tych dzieci, które pobierają właśnie świadczenie pielęgnacyjne. Co się dzieje w momencie, gdy korzystam już z aktywny rodzic? ale znów zachodzę w ciążę i idę na zwolnienie lekarskie. No tutaj, jeżeli chodzi o aktywnie rodzice w pracy, sytuacja została zaopiekowana bardzo szeroko. To znaczy wszystkie formy zwolnienia chorobowego, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu tacierzyńskiego, tego, o którym mówiłyśmy, czyli tym macierzyńskim dla taty, zostały zaplanowane jako świadczenie pracy. Są traktowane na równi świadczeniu pracy. Czyli mama, która na jedno dziecko już na przykład pobiera aktywnie rodzice w pracy, i rzeczywiście jest teraz na L4 w kolejnej ciąży, nadal zachowuje prawo do aktywnie rodzice w pracy. Tutaj nic się nie zmienia, tylko urlop wychowawczy został wyłączony jako taki czas, kiedy nie przysługuje aktywnie rodzice w pracy, więc jeśli mama wtedy nie ma innego tytułu ubezpieczenia, to automatycznie przeskakujemy na aktywnie w domu. Z 800 plus sprawa jest prosta: przysługuje. Wszystkim dzieciom do 18 roku życia. Tak, to się zmieniło. Na przestrzeni lat poza kwotą, zmieniły się też te progi dochodowe, które kiedyś były wymagane dla pierwszego dziecka, dla drugiego nie. W tym momencie nie ma już żadnych ograniczeń. Każde dziecko, każdy rodzic do trzeciego miesiąca po narodzinach dziecka może złożyć wniosek o 800 plus, wtedy będzie miał od razu wyrównanie też od dnia narodzin. Jeśli zapomni o tym terminie i zrobi to później, Otrzyma 800 plus po prostu od dnia złożenia wniosku, ale do 18 roku życia jak najbardziej każdemu dziecku przysługuje. Świat się zmienia, rynek pracy się zmienia, czy na lepsze dla rodziców? Na pewno na lepsze w kontekście tej jasności uprawnień, uproszczenia uprawnień i w ogóle ilości uprawnień, i tego, że my w ogóle o tych uprawnieniach zaczęliśmy rozmawiać. Kilkanaście lat temu. Um, Mówisz tylko o macierzyńskim, rodzicielskim, nie daj Boże, nie wspominało się o uprawnieniach dla taty. Zresztą nadal na dzień dzisiejszy tylko 40% ojców korzysta z urlopu ojcowskiego, który przecież przysługuje wszystkim. Więc na pewno w kontekście też świadomości rodziców bardzo dużo się zmienia i myślę, że też powoli zaczynamy odczarowywać świadomości pracodawców, że naprawdę nie jesteśmy gorszymi mamami, wracając do pracy, aczkolwiek tutaj jeszcze dużo musimy zrobić żeby taka zapanowała równość na rynku, że ta mama wracająca może i miała tę przerwę w pracy, ale po pierwsze nie każde dziecko choruje cały rok, to też nie jest prawda, a po drugie ona ma jakieś też bardzo często zupełnie inne nowe kompetencje, które będą bardzo przydatne, więc dużo jeszcze tutaj pracy przed nami w kontekście przekonań, natomiast na pewno w kontekście przepisów, zresztą też możemy się porównać w ogóle w skali yy, Europy, naprawdę nasze przepisy są bardzo dobre. Mimo wszystko, to ciężki, także prawny orzech do zgryzienia dla rodziców. W takim razie warto znać swoje prawa. Tak, jak najbardziej, tak. I ja zawsze zachęcam do tego, żeby się nimi w ogóle interesować. Żeby robiąc sobie wyprawkę, zrobić sobie też taką wyprawkę prawną, albo chociaż wpisać sobie na tą listę, żeby coś przeczytać. Nie liczyć na pracodawcę, bo on niekoniecznie nam o wszystkim powie. Bo niekoniecznie będzie chciał, niekoniecznie będzie zależeć na tym, żebyśmy miały taką pełną wiedzę, kto z czego jak może korzystać z największą korzyścią dla siebie. Więc żeby samemu o to zadbać i rzeczywiście się dowiedzieć, co nam przysługuje. Dziękuję Pani serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że pomoże ona wielu rodzicom. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem przekonana, że pomoże wielu rodzicom. A Was zachęcamy, żebyście podzielili się z nami w komentarzach, jak wyglądał Wasz powrót do pracy po macierzyńskim, po tacierzyńskim i czy pracodawca nie stwarzał problemów.